No to kolejna część Let's Playa Yakuza 0. Przedni odcinek robiliśmy substories, w tym odcinku dalej robimy substories. Jak dobrze styknie, to będzie chyba na razie ostatni odcinek substories. Słyszę ten jęk zawodu. Dobra. Co ciekawe, przeczytałem, nie grałem jeszcze w Yakuza 3. W Yakuza 3 podobno jest aż 116 substories i mamy możliwość zrobienia ich na dwa różne sposoby, czyli zwykły znaczek za zaliczenie oraz gwiazdka, że się udało najlepszy możliwy wynik. Oczywiście substory można zrobić tylko raz. Sushi. Zamówimy coś. Tamago, jajko. I tutaj z tym właścicielem tego również jest wskaźnik friendship. Dziękuję, że przyszedł pan dzisiaj. Czy wszystko dobrze smakowało? Tak, było dobre. Smakowało? Naprawdę? Jest pan pewien? Powiedziałem, że jest dobre. Dlaczego mi nie wierzysz? Przepraszam, to nie to, że panu nie ufam. Po prostu nie jestem pewien, czy moje sushi jest wystarczająco dobre. Nie masz... Nie wierzysz w swoje umiejętności robienia sushi? No, będąc szczerym, dopiero przejąłem tę restaurację. Nie jestem pewien, czy jestem w stanie nią zarządzać. Przejęcie istniejącej restauracji w pana wieku, w twoim wieku, chyba dowodzi tego, że wiesz, co robisz, prawda? No, to nie do końca tak. Kiedyś należała do mojego ojca, ale niedawno nagle zmarł. Moje kondolencje. Zostawił mi tę restaurację, zanim skończyłem swoje terminowanie. Nie mógł wybrać gorszego czasu, by to się stało. Za mocno jesteś, zbyt ostro siebie oceniasz. Twoje sushi jest dobre. Dziękuję. I dziękuję za wysłuchanie. Proszę, przyjdź znowu. No tutaj ponownie jest ta substory jest zakończona, ale można dalej rozwijać czy też kontynuować przyjaźń z tym kucharzem, właścicielem. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co to kanji na tym znaczy. Aha. Co ciekawe, w restauracji, ja byłem raz w japońskiej restauracji, oczywiście w Polsce, nie tego, mają powywieszane napisy na pod sufitem, te tabliczki, na których jest napisane, co oferują. Oczywiście w Polsce ma to troszkę gorszy efekt, ponieważ sam nie do końca rozumiałem wszystko. No tu jest. Sam nie do końca rozumiałem wszystko, a no co dopiero przygodny gość, który tam zawita, no ale najwyraźniej tylko ja miałem z tym problem. Jest takie, można kupić. O, dobra. Dobra. Tam nieskończony żołądek, czy też żołądek bez dna, to oznacza, że można jeść w restauracjach nawet wtedy, kiedy... Nawet wtedy... No nie, ładnie tu się zachowują panowie. Nawet wtedy, kiedy nasz wskaźnik HP jest pełny. Jest to bardzo, bardzo pomocne, jeżeli... Bardzo pomocne, jeśli ktoś zbiera Hmm.
zbiera punkty na... Zbiera challenge points, completion points, zrobi grę na 100% po prostu. Bo nie trzeba, nie wiem, walczyć z przeciwnikami czy coś. Jak widzicie, no chyba mówiłem już o tym, jeżeli zjadło się coś w restauracji, to jest ten znaczek. Po zamówieniu przez każdego rodzaju rzeczy można... Wtedy dostajemy punkt completion point 1. Oczywiście shield, pierwsze dwa znaki, no to powinno się od razu wiedzieć, że to jest sushi. No widzisz, bardzo często. Krewetki, ebi. Na pewno moje sushi jest wystarczająco dobre? Proszę być szczerym. Znowu wątpisz w siebie? No tak. Nie przychodziłbym tutaj, gdyby nie było dobre. Czemu nie możesz przyjąć tego do wiadomości, że jest dobre takie, jakie jest? No, nie, to nie wychodzi. Ja znam tylko podstawy. Jest wiele różnych rodzajów ryb, których nawet nie miałem szansy przygotować samemu. Gdybym tylko miał czas i umiejętności, to wybrałbym się tam z wędką i złapał parę świeżych ryb, by mieć z czym pracować. Od czasu do czasu chodzę na ryby. Nie mówię, że jestem w tym jakiś specjalnie dobry. Momencik, ty łowisz naprawdę? Robię to co jakiś czas, od czasu do czasu dla zabawy. Poza tym można złowić ryby, świeże ryby, których się nie dostaje, których kupić nie można. Nic ci nie jest? Właśnie rozumiem, że to jest bardzo duża przysługa, ale mógłbyś mi, teraz on powiedzmy na ty, czy mógłbyś mi przynieść ryby, które złowisz? To dziwna rzecz, o którą pyta się klienta. Wiem, ale naprawdę to jest mi potrzebne. Nigdy nie stanę się szanowanym kucharzem sushi, jeżeli nie nabiorę doświadczenia przygotowując różne rodzaje ryb. Nie tylko to, ale nigdy jeszcze nie pracowałem z rybą, która ze świeżo złapaną rybą, więc naprawdę by mi się przydała pana twoja pomoc. Świeżo złowiona ryba jest kompletnie inna od tego, co się kupuje na rynku. Myślę, że tego typu praca pozwoliłaby mi się rozwinąć. Rozumiem, do czego zmierzasz. Proszę, jak tylko będziesz miał czas, przynieś mi ryby, kiedy będzie ci wygodnie. W zamian przyrządzę to, co mi przyniesiesz i możesz zjeść to za darmo. No teraz się rozumiemy. Dobrze, pójdę i zobaczę, czy będę o tym pamiętał, gdy pójdę łowić następny raz, ale niczego nie obiecuję. Rozumiem to, to doskonale, dziękuję, ale nie wiem, jak się nazywasz. Ja jestem Ginji. Kiryu, nie dziękuj mi jeszcze. I tutaj trzeba, wiadomo, złowić ryby. Trzeba w sumie 4 ryby przynieść. Oczywiście można tam dotrzeć taksówką. Nie wiem, czy ta taksówka chyba kosmiczne pieniądze kosi. A nie, dobrze. Przy okazji pokażę minigierkę z łowieniem ryb. Szanująca się gra japońska powinna mieć minigierki. Nie, to nie Shenmue. Haha, taki żarcik. Tam jest pan na tacy też i tu jest gdzieś karta telefoniczna. Jeśli dobrze pamiętam. A jaka to moda? A jaka to moda? Mamy już 3 karty, więc bardzo dobrze. No grafika niestety wróciła troszkę w czasy PlayStation 3, a może nawet PlayStation 2. Whatever. No gra chyba oryginalnie wyszła na PlayStation 3. Mamy chyba jakąś wędkę nawet. Przy okazji pogadamy z panną Tatsu, zrobimy substory. Generalnie trening z nią, trening, który nam przygotowuje, polega na tym, że są ustawione skrzynki z pieniędzmi, które musimy, tam widzimy 100 tysięcy jenów i tak dalej. Nie, 10 tysięcy, 100 milion jenów, tak. Kiryu, więc pojawiłeś się, tak? Zaciekawił mnie twój trening. Dobrze, że pamiętałeś, czy... Nie można za bardzo ufać temu staremu pijakowi, tu mówimy o Bakusie. No, nie jestem taki jak on.
spokojnie, żartuję sobie z ciebie. Zaczynamy? Jasne. Zamieniam się w słuch. Moja metoda treningowa jest prosta. Złap to, co masz pod ręką, wymachuj tym i rzucaj, dopóki wszystko się nie jest rozwalone na kawałki. Wygląda na to, że wyładowujesz swoją frustrację na czymś, ale no chyba jest w tym coś więcej, czy... Czy pomaga, że gdy niszczysz meble, gdy odzyskujesz długi? W sumie tak. Trzeba mięśni i siły, żeby złapać ciężkie obiekty i nimi wymachiwać i tutaj gniew dodaje ci sił. Rozumiem. I nie, trzeba się spieszyć. Musisz być pod presją. Jesteś pod presją w prawdziwej sytuacji, inaczej. Jak w prawdziwej sytuacji, inaczej trening nie ma sensu. Prawdziwa sytuacja, to znaczy zbieranie długów. Myślę, że wydaje mi się, że jesteś całkiem przyzwyczajona do trudnych sytuacji. No, nie... Czy też nie zachowuj się tak, jakbyś nie rozumiał, o co chodzi. Czasem mogę cię nawet zawołać, zadzwonić po siebie, żeby mi pomóc. Co? Chcesz, żebym chodził i zbierał długi za ciebie? No, nie, może nie bądźmy tacy szybcy. Najpierw musisz odbyć ten trening, żeby zrozumieć, o co chodzi, dobra? Tak, kapuję. Zaczniemy od podstaw. Trochę dziwny ten dialog. Polskiego na nasze te skrzynki, te manekiny tutaj mają, zawierają fałszywe pieniądze, które wylatują, kiedy je niszczysz. Pudełka też mają, zawierają pieniądze. Musisz rozwalić wszystkie manekiny, nim upłynie czas i odzyskać określoną ilość pieniędzy. Kapujesz? Mamy 2 minuty. No pierwsze treningi są proste. Potem te manekiny się obracają, strzelają do ciebie. Jest to całkiem rozbudowane. Oczywiście później trzeba zbierać konkretne pudełka. Większe pudełka mają mniej kasy, małe pudełka mają. Trzeba troszkę zaplanować później te ścieżki niektóre. Czasem to potrafi być całkiem trudne. Jak całkiem trudny trening, prawda? Tak, nie robiłem czegoś takiego wcześniej. Wtedy, to w takim razie muszę to następny uczynić trudniejszym. Przygotuj się. Świetnie. Przy okazji będę cię musiła prosić o zapłacenie, jeżeli mamy dalej trenować. No, nie mogę pracować za... tutaj nie stać mnie na akty dobroczynności. Rozumiem. Za kolejne próby trzeba płacić. Jeżeli zawiedziemy, no to te pieniądze tracimy i tak dalej, i tak dalej. No. Świat się wokół kręci się wokół pieniądza. Nawet nam wędkę dają na start. W sumie trzeba ryby łowić. 4 trzeba. Mogą nawet takie same być, żeby zanieść kucharzowi. Można kupić bait, przynęta.
Podstawowa sztuka, kiedy to... O właśnie, kiedy to czerwone... Nie wiem, czy to styknie, ale spróbujemy. Niektóre ryby są niemożliwe do złowienia taką wędką, niektóre się nie pojawiają bez przynęty. Nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Czasem można też wyciągnąć jakieś przedmioty, nie ryby. Czasem są to śmieci, a czasem są to walizki z pieniędzmi, czy nawet całkiem poważne nagrody. Ledwo widać tę rybkę. Oczywiście do completion points trzeba złowić wszystkie rodzaje ryb. Super wędka też kosztuje chyba kilkadziesiąt milionów jenów, coś takiego. Tak jak mówię, nie wiem, czy wszystkie ryby, które tu łowię, są w ogóle zdatne do... dla tego kucharza naszego. I tak, w każdej grze japońskiej to chyba jakiś minister każdy podpisuje w Japonii, nie minister, tylko premier podpisuje, że każdy ma, deweloper powinien mieć gierkę z łowieniem ryb. Jest w Ocarina of Time łowienie ryb, w Nier niesławne łowienie ryb, Nier Automata. Będzie co z tego? Nie będzie. Jeżeli się opuści ten ekran i wyjdzie z powrotem, to ryby się respią. Niektóre tam sobie pływają poza naszym zasięgiem w ogóle. Niektóre się pojawiają w danym miejscu tylko. Na przykład nie ma ich tam po lewej, a są po prawej. Duże ryby. I tak, nawet jeżeli cień ryby jest taki dziwny, to i tak można wylosować, może się trafić walizka albo śmieci. Może się urwać nam. Chociaż tego ostatniego nie jestem pewien. Tak, niesławny... niesławny rekin. Z memów. Jak przy wielu rzeczach w Yakuza Zero, można tu spędzić mnóstwo czasu. Zresztą japońskie gry niektóre są w całości poświęcone łowieniu ryb. Na Nintendo 64 była taka gra tylko w Japonii. Część gry polega też na chodzeniu, rozmawianiu z mieszkańcami. Dość dziwna gra. Nie pamiętam tytułu. Różne symulatory łowienia. Na automatach też. W dawnych czasach, gdy automaty były popularne, były po prostu całe automaty służące do łowienia, grania w gry o łowieniu ryb. Miały kontrolery w kształcie wędki. Można by też, bo chyba też wersję domową kupić tego.
Jeszcze jedną rybę chcę, jeden gatunek ryby chcę jakiś złowić, żeby mieć pewność, że ten kucharz nam to przyjmie wszystko, bo ta... Nie jestem pewien co do ośmiornicy i nie jestem pewien co do tej małej rybki tam. Dobra, coś pykło. Fugu. Nie wiem, jakaś inna. Dobrze, mamy 5 rodzajów ryby. Spróbujemy sprawdzić, czy to styknie. Oczywiście polega na, dajemy mu jedną rybę, jemy, nabijamy wskaźnik przyjaźni, dajemy mu, on prosi o kolejną rybę i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy nie muszę mieć tych ryb w ekwipunku? Czy trzeba je wyjąć z ten box? A nie. Zobaczymy. Jednak wyjmiemy te wszystkie ryby z item boxa i przyniesiemy mu. To w sumie dość logiczne, bo trzeba mieć. Jak mogę mu dać coś, czego nie mam przy sobie? Arigato, gozaimashita. Bait. Teraz będziemy widzieć, Yakuza Kiwami, ten Bob Ushinomiya, który daje nam nagrody. I w Yakuza Kiwami on po pierwsze stoi właśnie przy tym słupie, a po drugie nie ma autorza, on zarówno daje nam różne przedmioty darmowe, jak i wymienia completion coins na nagrody, bonusy różne. Idealne, naprawdę mi to pomoże, już ją przyrządzam. O, spoko. No nie najemy się takim czymś. Umaj, no to jest albo pyszne, albo zręczne, więc jak Kiryu-san. Jest dobre. Naprawdę dziękuję. Wydaje mi się, że praca ze świeżo złowionymi rybami naprawdę pomaga mi się rozwijać. Cieszę się, że mogłem pomóc. Naprawdę to jestem wdzięczny, jeżeli znowu pójdziesz łowić, to przynieś mi to, co złapiesz. Aj, nie to chciałem zrobić. Chciałem wybrać drugą opcję. Chociaż nie. Dobrze było, dobra, nieważne. Trzeba pewnie jeść, aż znowu poprosi o rybę i tak dalej. Zresztą zaraz zobaczymy. No nie, trzeba mu te ryby dawać jednak. Nie jeść, tylko dawać te ryby. No to sama śpiewka. Szczerze mówiąc, raz spróbowałem sushi i w ogóle mi się nie smakowało, więc bardzo nie japońskie z mojej strony.
Może po prostu zjadłem nie to, co nie jakieś złe, niedobre, ale... Po prostu nie dla mnie to jest. Dla mnie jedzenie to, jak jest mięso jakieś, to musi być albo ugotowane, albo smażone, albo coś, bo surowego mięsa jakoś nie. Jest... Musiałbym być bardzo głodny. Kiryu-san, jak by dobre było? Tutaj cisza, Kiryu-san. Jest wyjątkowo dobre dzisiaj. Wybacz, było tak dobre, że za nie mówiłem. Przez chwilę mnie zmartwiłeś, ale cieszę się, że ci się podobało, że ci smakowało. Naprawdę, czynisz postępy, Ginzi. Twoje sushi robi się coraz lepsze i lepsze. Doceniam pochwały, ale nadal nie jestem nawet w połowie tak dobry jak mój ojciec. Mówię poważnie, Ginzi. Nadszedł czas, żebyś nabrał pewności siebie co do swoich umiejętności. Uwierz w siebie. Naprawdę tak uważasz? Tak, porównujesz swoje sushi do tego, co by zrobił twój ojciec. Rozumiem, że chcesz być tak dobry jak mistrz kucharski z dziesiątkami lat doświadczenia, ale takie porównanie jest niesprawiedliwe. Jeżeli dopuścisz do tego, by to porównanie niszczyło twoją pewność siebie, to po prostu sam się tym ograniczasz. Krocz swoją własną ścieżką i rób sushi w taki sposób, w jaki chcesz. Moje własne sushi. Mój tata odszedł, a restauracja spadła na moje barki. Nie czułem się gotowy. Nawet jeden dzień nie było dnia, żeby nie dręczyła mnie myśl, że jestem zbyt niedoświadczony, by obsługiwać klientów. Ale mam wrażenie, że to, co teraz powiedziałeś, wreszcie zerwało ten czar, czy też rozproszyło moje zmartwienia. To czuję, że spadł mi z barków wielki ciężar. Dobrze. Posłucham twojej rady i znajdę moją własną ścieżkę, by stworzyć najlepsze sushi, jakie jestem w stanie zrobić. Brzmi świetnie. Nie mogę się doczekać. A ja nie mogę się doczekać, aż go spróbujesz, Kiryu-san. Wróć szybko. Tak będzie. Chyba nie wiem, czy jedną rybę, czy jeszcze raz trzeba zjeść. Ginzi powinien jakąś młodą dziewczynę do pomocy sobie wziąć. To jest naprawdę dobre. To jest najlepsze sushi, jakie kiedykolwiek jadłem tutaj. Prawdopodobnie krytyk kulinarny. Cieszę się, że smakowało. Byłem w wielu restauracjach, ale twoje sushi jest naprawdę wyjątkowe. Nigdy nie jadłem nic takiego. Tworzysz coś zaskakująco świeżego do klasycznego sushi. Świetna robota. Ten ciągle chwali Ginziego. Ginzi wygląda na to... Wygląda, że Ginzi przełamał swoją niepewność, która go powstrzymywała. Co jest twoim sekretem? Jak możesz robić sushi, które jest zarówno tradycyjne, jak i smakuje w nowy sposób? Ja tylko podążam za radami bardzo wnikliwego człowieka. Znaczy, on mistrza sushi? Więc co to jest za rada? Powiedział, żebym wierzył w siebie. Prawda, Kiryu-san? Nie wciągaj mnie w to. Może ty jesteś tym mistrzem sushi, o którym on mówi? Nie. No, to mylicie coś tu. Widzisz, co mnie wplątałeś, Ginji? I kolejna przyjaźń tutaj nawiązana, czy też wymaksowana. Co ja bym chciał jeszcze pokazać? Spróbujemy wytropić... Jest jeszcze drugi.
Zasejwujemy, żeby nie stracić progresu. Jak znowu wrócimy do wątku głównego, a to już niedługo. Nie czekamy. Jeżeli spotkamy na ulicy drugiego pana Shakedowna, to też spróbujemy z nim powalczyć. Chociaż to można zrobić w każdej chwili. Dobrze, to jest ostatnia substory, jaką zrobimy na razie. Jeszcze można rozpocząć przyjaźń z recepcjonistką w kręgielni. Ale na razie tego nie będziemy robić, bo tej substory nie można skończyć. Można ją skończyć gdzieś dopiero później w rozdziale 5. Karta, halt. No, troszkę nie widać, troszkę tu kamera nas ogranicza. Nie. Nie widzę tej zakichanej karty. No szolerka. O, dobra jest. Emiri Okazaki, to jest... polecam wygooglać tę panią, ale nie w Google'ach, a na YouTube. Jest wywiad z nią, ale o tym będę mówił później. Emiri Okazaki też użycza twarzy i chyba też głosu do właśnie recepcjonistki w kręgielni. I tak, ponieważ Yakuza Zero zawiera gierki z tamtych czasów, gierki automatowe, a Sega no, była, jeśli chodzi o gry automatowe, bardzo mocna na dawne czasy. Space Harrier, gra Yu Suzuki'ego, Yu Suzuki, który później zrobił Shenmue, i ludzie, którzy współpracowali, pracowali z Yu Suzuki'em przy Shenmue, potem zrobili właśnie, wymyślili serię Yakuza. Mahjonga można pograć, no taki automat Ryuichi, taki Ron, takie automaty, to ja rozumiem. Poza tym chyba poszliśmy do nie tego salonu gier, co trzeba. Bo to co chcemy zrobić, to pograć w Outrun. Jest jeszcze drugi salon gier na Nakamichi Street. Nakamichi, jeśli nie znam kanji, ale którym jest zapisane, ale Nakamichi, czyli no, śródmiejska ulica. Halt. Chika Arimura. Hisashiburi dane. Nihongo jozu. Drugi salon gier, przepraszam, w tej dzielnicy. I tu jest właśnie Outrun. I tu jest pani, no, młoda wiekiem. No to jest Japonia dla państwa. Gierka jest trudna, jak fix. Zresztą gierki automatowe są trudne. Jest kilka tych retro gierek. Tutaj w grze. Get ready. Którym? Aha, tutaj. Już przegrałem, bo...
To jest gierka nie w ściganie się, a w jeżdżenie bardziej. Nie dotarłem do końca. Dodatkowo na challenge points, jeżeli robisz tę grę na 100%, to jest za chwilę chyba najtrudniejszy fragment na trasie, takie podwójne skręty. Jak zaliczysz dzwon na najwyższej prędkości, to się musisz pożegnać z wynikiem. To jest gra, jak mówię, wjeżdżenie za zrobienie dystansu. O, to chyba ten zakręt był. I po chwili wybieramy, gdzie chcemy jechać. Czy w lewo, czy w prawo. Nie wiem, czy uda się dotrzeć do checkpointu. Na... checkpoint. Nie pamiętam, ile trzeba 2 czy 3 miliony punktów zdobyć, żeby zaliczyć completion point. Zresztą zrobienie tych minigierek to jest koszmar. Jak śledzicie mój kanał, tam wcześniej zrobiłem Fantasy Zone. Lepiej zwolnić, bo... jeden dzwon i nie masz już szans dotrzeć do checkpointu. Gra jest bardzo ostra. Space Harrier też trudny. A shit. Widzieliście. Pirat drogowy. No i... no. Wuj. Wiem, że niektórzy są ludzie, którzy pisali. Swoje różne wyrazy dziwne. To była naprawdę, naprawdę dobra jazda. Tak sądzisz? Twoje kierowanie było wspaniałe. Nie mogłam oderwać oczu. Trochę się nauczyłam nawet. Nauczyłaś, więc też grasz w tę grę? Tak, zawsze kochałam gry wyścigowe. Poważnie? Skoro w nie już grasz jakiś czas, to jesteś całkiem dobra, prawda? Jestem całkiem szybka, jeżeli wolno mi tak powiedzieć. No, brzmisz na pewno siebie. No, nie jestem, nie, na pewno nie jestem zła. Tutaj możemy się pościgać, czy też stanowię wyzwanie. Wiem, następnym razem, gdy wbijesz wysoki wynik, powiem ci, to pogadamy, dobra? Jasne. Nazywam się Luka, a ty jak? Kiryu. I tak, to jest kolejna tutaj. Tutaj friendship. Jak wspomniałem, ostatnia substory. Po drodze jeszcze naklepiemy drugiego pana Shakedowna, bo dwóch różnych chodzi. I to będzie ostatnia substory. I potem wracamy do wątku głównego. Nie pamiętam, czy trzeba jeździć. Muszę doczytać momencik. Aha, dobra. Po prostu trzeba grać w tę gierkę. Spróbujemy kiepsko pojechać, żeby szybko zakończyć, żeby ona tam... żeby ona szybko się tam do nas odezwała. Ta muzyka jest dużo przyjemniejsza. Outrun to też gra Yu Suzuki'ego.
Jeżeli nie zaliczę dzwona i dojadę do checkpointu. I będę blisko checkpointu, to się zatrzymam, żeby... Czas minął, żeby szybko pogadać z nią dalej. Spróbujemy. A! Dobra. Let's fucking go. Zazwyczaj zawsze jechałem w lewo, cały czas w lewo, więc nawet nie za bardzo znam te pozostałe trasy. Chyba tędy pierwszy raz jadę? Albo drugi? Co za niedobry osobnik. Jest jeszcze gra. Jak przyładujesz naprawdę mocno, to oni wylatują z auta i się zbierają potem. Jeszcze gra w motory, nie pamiętam tytułu. Jest parę tych gierek i bardzo dobrze. Z jednej strony, z drugiej... Z drugiej... Trzeba troszkę... Tu już zwolnimy, damy sobie spokój. Z drugiej strony trzeba dość sporo przy nich posiedzieć, by wbić wymagane wyniki do completion points. Znowu świetnie jechałeś, Kiriusa. Dzięki. Naprawdę. Wkrótce będę miała nowy indywidualny wynik, więc życz mi powodzenia. Jasne, daj mi znać, jak poszło. Ona wygląda podejrzanie młodo, ale to jest osoba pełnoletnia, no ale to jest Japonia dla was. Kiryu-san. Co jest? Wreszcie zdobyłam najwyższy wynik, który powinien stanowić dla ciebie wyzwanie. Świetna robota, jaki? Trzymaj się, zdobyłam 1,5 miliona punktów. Wow, to dobry wynik. No, nie kłamałaś o tym, że jesteś dobra w tej grze. Nie wierzysz mi? A, wybacz. A, skoro tu jesteś, to może zakład. Zakład? Jeżeli pokonasz mój wynik, następnym razem, gdy będziesz grał, dam ci prezent. No, brzmi interesująco. Świetnie, jesteś gotowy na wyzwanie. Spróbuję. Wiedziałam, że się nie oprzesz. No, zobaczmy, czy pokonasz mój wynik. Tutaj nawet gdybyśmy wbili wynik, to on się nie będzie liczył do completion list, uczciwie nam mówią. Raczej się uda. Get ready. Najgorszy ten zakręt tam taki jest, ten zawijas. No i na auta. Musimy wbić 1,5 miliona punktów, ale to brzmi strasznie, ale to nie jest takie znowu. Dopóki się nie włączą moje nawyki z Mario Kart, to powinno być dobrze. Nie lubię gier wyścigowych. To nie jest moje... To nie jest moja mocna strona.
nudzą mnie. Nigdy nie byłem w nie dobry. To chyba mamy te 1,5 miliona. Noż krótca bomba. Na więcej czasu mi zeszło przy Fantasy Zone. Zresztą jak mówiłem na moim kanale YouTube, zrobiłem nagranie z przejścia tego. Ponieważ na Steamie jest to trudniejsze, na PlayStation twój statek, wersji na PlayStation, twój statek, bo... Dobra, dzwon. Jak fix, no to już nie ma szans dotrzeć do checkpointu. Twój statek ma taki szybszy ogień od razu zbudowany. Żeby się panna nie obraziła na nas. To jest jedno. Z drugiej strony wbicie tych wyników jest satysfakcjonujące, kiedy w końcu trzeba głupi stage trenować przez parę dni. O, to fantastyczny wynik. No, nieźle mi idzie, gdy daję siebie wszystko. Nie wierzę, że tutaj rozwaliłeś, rozpykałeś mój wynik, na który tak ciężko pracowałem. No, tym razem mi się udało, ale staraj się dalej. Wierzę, że sobie poradzisz. Naprawdę myślisz? Dobrze. Tutaj będę pracować nad swoimi umiejętnościami kierowcy i postaram się o dobry wynik. Tak, spróbujmy jeszcze raz. Śmiało. I tu prezent. Ale ten słup pomaga bodajże, żeby stopień upicia się zszedł. No i tradycyjna gadka wszystko. Kolejne gierki. No różne się rzeczy z nimi tam dzieją. Nie trzeba grać we wszystkie, żeby zrobić substories, ale do completion list trzeba wszystkie. Spróbujemy znowu szybko tutaj. Jedyny problem, który mogę mieć z tymi gierkami, to, że się troszkę wolnawo ładują, co jest dziwne trochę. Get ready. I tak, w grach arcade'owych one robiono trudne i filozofia była taka, że gracz ma nie przejść całą grę, nie skończyć ją, ale starać się wbić jak najwyższy wynik i potem spróbować znowu, żeby wrzucić kolejne pieniążki do kolejne monety, czy te tokeny, żetony. Raz w życiu byłem w takim salonie gier w miarę prawdziwego zdarzenia. Przynajmniej tak mi się wydaje. W Szczecinie, jak byłem u wujka, to był 96 albo 97 rok. Ashland. Były automaty z Virtua Fighter 2, Killer Instinct, jakieś auta, jakaś piłka nożna, ta gra ze snajperska była. Najwięcej grałem w Virtua Fightera, bo to wiedziałem przynajmniej co to jest.
Świetna jazda, znowu, ponownie Kiryu-san. Dzięki. Tutaj znowu mam, jestem bliska mojego życiowego wyniku. No ta sama śpiewka. I teraz... chyba ostatnia rzecz, ostatni fragment tej substory, musimy pobić znowu jej wynik. Nie pamiętam, to chyba nie jest też jakoś dużo. No, 3 miliony punktów. Fantastyczne. Byłam rozczarowana ostatnim razem, więc trenowałam ostro każdego dnia. No, czołowi zawodnicy to są raczej tego typu, z rodzaju tych, którzy nie lubią przegrywać. Naprawdę nie lubią przegrywać. Jak Kiryu-san, myślisz, że pokonasz mnie? Jestem całkiem pewna, że cię teraz pokonałam. Jeżeli zdobędziesz lepszy wynik, to zrobię dla ciebie coś specjalnego. Coś specjalnego? Niech no się zastanowię. Dobrze, jeżeli przegram, dam ci jazdę twojego życia. Jazdę mojego życia? Czy ona ma na myśli? A co, ale co masz na myśli? Haha, nie mówię zalotnie, ale uwierz mi, będzie warto. Między tobą i mną chciałem to zrobić samemu, ale to nie jest już takie fajne. Na pewno ty jesteś w tym naprawdę dobry. No tak, byłbym. Oferuje mi jazdę. Kiryu przestał myśleć głową. I będę w niej, dobry. Kiryu się rozkojarzył. Czy coś jest nie tak, Kiryu-san? Nie, nic, w porządku, spoko. No dobra, więc jak uda ci się pokonać moje 3 miliony punktów? Może być ciężko, ale to się może być to warte wysiłku. Spróbujemy. Wiedziałam, że się nie oprzesz. Może się nie udać faktycznie, ale mamy, będziemy mieli kolejne szanse. Get ready. Let's go. No nie wiem, co jest przyczyną tego, że gry salony gier przestały być popularne. A może są gdzieś dalej popularne, nie mam pojęcia. W Japonii chyba też je już zamykają. Legendy o mistrzach w Japonii, legendy salonów i tak dalej. Wydaje mi się, że multiplayer sieciowy może zabił to. Kupisz grę raz i możesz wykręcić tyle gier. Jeden dzień możesz zagrać tyle razy, ile tylko chcesz. Więcej byś musiał wydać na żetony, niż kupić grę raz i mieć katować ją do bólu. Trudno mi powiedzieć. Naprawdę nie mam pojęcia. Największe zagrożenie stanowią inne auta. Fug! Won mi z drogi ma... troszkę emocje mnie ponoszą. Wybaczcie. Cholerka. Oby się udało wbić jeszcze te 3 miliony. Dobra, jest. Do drugiego checkpointu nie dojadę, ale...
jest okej. I ciosi, no. Jasny gwint, co za niesamowity wynik. Zamiotłeś mną podłogę. No, tutaj nie miałem, wyłączyłem wszystkie hamulce. Tego już nie mogę, tego wyniku już nie mogę pobić. Nie bądź niemądra. Jeżeli będziesz trenować, na pewno uzyskasz jeszcze lepszy. Im więcej grasz grę, tym lepiej, tym staniesz się lepsza. To miło, że tak mówisz. Będę się dalej starać. A, o tą rzecz. Tak, jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Chcesz przez to poddać się temu? No, teraz nie mogę tego zrobić. Muszę się troszkę przygotować. Możesz wrócić później? Oczywiście. Musisz zdobyć się na odwagę, rozumiem. Wrócę później. Dzięki. Jestem taka podekscytowana. Nie mogę się doczekać. Buziaczek. Nie możemy się doczekać, od razu idziemy. Ciekawe, czy Luka jest już gotowa, bym z nią wspólnie pojeździł, bo ona mówi o jeżdżeniu, o ujeżdżaniu, prawda? Bo w końcu co innego miałaby mieć na myśli? Kiryu-san, jestem gotowa na ciebie. Jesteś, tak. Nie martw się, co? Rozmawiałam z menadżerem i zamówił jedną z tych maszyn, o której mówiłam. To jest nowa gra motocyklowa Super Hang-On. Zannenda. Rozczarowanie. Unzarista. Nie lubisz wyścigów motocykli? Ja kocham tego typu gry. Myślałem, że chcesz zacząć jazdę. A, wybacz. To nie było to, czego się spodziewałem. Ale no, wygląda na fajną jazdę. No haha, świetnie. Naprawdę męczyłam, suszyłam o to głowę kierownikowi i byłoby fatalnie, gdyby nikt w to nie grał. Skakuj, kiedy tylko chcesz. Tak, tak zrobię. Super Hang-On, tak? Wygląda na zabawny. Co ciekawe, w tle po lewej stronie też zielone ze skrzydełkami to jest Opa Opa, czyli główny bohater Fantasy Zone. Co ja się w to nagrałem, żeby wbić ten wynik, to... Hej, Luka-chan, pomożesz mi tutaj? Jasne, już idę. Obyś się dobrze bawił, Kiryu-san. Musimy porozmawiać jeszcze kiedyś o grach. Ja rozumiem. Chyba jedyna akcja, jaką dziś wieczór będę miał. I można pograć Super Hang-On. Fajna gra, chyba najłatwiejsza ze wszystkich tych gierek, fajna muzyka. Można pograć. Dobra. Jeżeli spotkam gdzieś po drodze pana Shakedowna, to też go naklepię. I w kolejnym odcinku wrócimy do wątku głównego. Dobrze, nie ma pana Shakedowna, to się później się nim zajmiemy. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Yakuza 0.